pierwsze wodowanie bellyboata dzisiaj. Zobaczymy, czy w ogóle u nas się sprawdzi taki bellyboat. Dostawaliśmy od Was też wiadomości po tym, jak na Instagramie wrzuciliśmy właśnie zdjęcia, że kupiliśmy bellyboata. I część osób się zastanawiała w ogóle, czy to jest fajne, czy lepszy jest ponton, czy lepszy jest kajak. Darek zdecydował się na bellyboata, ale damy znać w ogóle, co myślimy na ten temat. Przed nami pierwsze wodowanie bellyboata. Darek kupił bellyboata ze względu na to, że często chodzi też łowić pstrągi na takie mniejsze jeziora, gdzie po pierwsze ciężki jest dostęp, nie da się zwodować łodzi, a chciał właśnie też popływać, więc zastanawiał się... Na środku są największe. Chciał się, właśnie zastanawiał się między pontonem, tak, kajakiem, ale stanęło na bellyboacie i będziemy testować i oczywiście damy Wam znać, jak to się sprawdzi u nas i na jakie wody jest akurat taki bellyboat. Jak, Darek, pierwsze wrażenie? Wyszłam spoko. Naprawdę. Wygodnie? Wygodne. Wygodne do siedzenia, wygodne bardzo. Zobaczymy, jak przy tym wietrze się będzie sprawdzał też. No, to tu może być kłopot, ale... Ale mamy miejsce, tu mamy miejsce, tu mamy miejsce. Wszystko mam pod ręką w sumie. Nie muszę chodzić po łodzi, bo nie ma miejsca. Wiemy, zobaczymy na pagaję. Nie odpływamy. Ja powiem, że się dosyć szybko płynie. To jest lekkie. No. To Darek, jak wrażenia po pierwszym pływaniu? Powiem Wam, że super. Spełnia swoją rolę. Wygodne jest, nic mnie nie boli. Nawet nogi od płetwowania, płynięcia mnie nie bolą. Ogólnie super, naprawdę. Jakby nie było tak, nie wiało tak bardzo, to jeśli troszeczkę nas znosi, to zawsze korygujemy troszeczkę płetwami i stoimy w miejscu, rzucamy sobie bez problemu. Dobra, a powiedz, jak wyniki? 12 okrągłych. Musicie uwierzyć na słowo, bo Darek oczywiście nie ma z sobą kamery sportowej. Miał 10 cali. Tu mam niestety podziałkę calową, ale to jest chyba około 25 cm. Także zadowolony jesteś, bo koni było sporo, tylko Darek no nie wziął kamery, więc musicie uwierzyć na słowo, że tyle złowił. Ale będą wyprawy z bellyboatem na pewno na kanale. Czyli polecasz jak na razie. Polecam. I będziemy testować dalej. Jasne. Powiem Wam, że takim bellyboatem takie jezioro można już przykryć. Bez problemu. Tylko trzeba kotwicę, jakąś kilówkę kupić, albo kilówkę. Masz te torby pod spodem, wyciągam sobie co chcę. Tu mam po prostu ten stojaczek, całą tą siateczkę. Rozkładam sobie wszystko, wybieram, przykładam elegancką wędkę, tak sobie kładę. Zero jakiegoś stresu, zero, wiesz, niedogodności czy coś. Super sprawa. To musisz jeszcze tylko zainstalować sobie gdzieś GoPro, żeby tak nagrywać filmik, jak będziesz sam. GoPro? Bo ja się tam nie zmieszczę z kamerą. Będę jeszcze modyfikować tego bellyboata, ale dopiero po lipcu, jak Mirek mi części przywiezie z Polski. Będziemy, to jest system Borika montażów. Zrobimy sobie jeden uchwyt na wędkę, bądź dwa nawet, i jeden uchwyt na echosondę. Będziemy widzieć od razu, co się dzieje. No to jak będziesz taki miał sprzęt, to już w ogóle Cię nie zobaczy. To popłyniesz i koniec. Nie mam nic. Cały dzień Cię nie będzie. Mam nie. Elegancko.